Cześć wszystkim w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jak pamiętacie, ostatnio miałem awarię podwozia. No i niestety samolot się trochę pouszkadzał, ale jak już widać, wyszedł, że tak powiem, z naprawy. I kosztowało to 4000 dolarów. A przypominam, że zaczynamy z takim kredytem jakby 10 tysięcy, więc prawie połowa poszła. Wskakujemy do środka. Co było przyczyną? Przyczyną było to, że prawdopodobnie jakimś cudem, chociaż sprawdzałem na tym filmie i nie wiem, o co to chodziło, ale musiałem dotknąć przycisku delikatnie od podwozia w momencie przeziemienia, bo tam troszeczkę było trudne to przeziemienie i gdzieś może mi się ta ręka omsknęła. No bo sam z siebie raczej, on to jak tu ma awarię, to gdzieś mogłyby się te lampki nie wysunąć. Jak się zablokowały koła, lampki, no to raczej powinno być ok. Słuchajcie, będziemy zaraz dalej rozmawiać. Zaraz wam powiem, co i jak dzisiaj to wygląda, jak i co, a nie co i jak, dobra. Włączymy sobie, słuchajcie, baterie. Bikony. Zalejemy silnik od śmigła. Pięknie. Włączamy to, włączamy alternator. Ładowanie idzie w górę. Nawigacja. Nawigacja włączona. Musimy sobie wklepać plan. Polecimy VFR-em. Już wam pokazuję, gdzie lecimy. Polecimy, słuchajcie, sobie dzisiaj do Kaniowa. Wam pokazuję, jak będzie wyglądać nasza trasa. Może tu sobie zwiększę trochę. Trasa jest dosyć krótka. Słuchajcie, zależało mi dzisiaj, żeby tak polecieć o zachodzie słońca, bo jeszcze takiego lotu nie było. No. Słuchajcie, jak widać, będziemy startować z pasa 2.5 po rękawku i polecimy sobie tutaj. I tutaj na Sierra wyjdziemy sobie z CTR-u krakowskiego. Tu sobie polecimy nad jezioro Mucharskie, jakoś tak. Tu sobie ominiemy tą górę. Słuchajcie, plan był taki, szczerze mówiąc, że miałem polecieć na Żar. Ale jeszcze nie ogarnąłem, że tak powiem, nie ogarnąłem scenerii. Bo to, co mi się wgrało, to jakiś potwór, w ogóle tu jakieś schody, coś tutaj, mimo że te dane wysokościowe niby zrobiłem, no nie wiem. Nie wiem, czemu to tak, muszę nad tym trochę popracować, bo przydałoby się ten Żar zrobić, szczerze mówiąc, dlatego że tam jest takie dosyć nietypowe lotnisko. Słuchajcie, czy o, to już się prawie nagrzał, bo już go wcześniej odpalałem. Tu jest ok. Dobra, słuchajcie, podjedziemy sobie. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz. Musimy sobie zobaczyć, jaki to mamy meter dzisiaj. Słuchajcie, meter można sprawdzić na dwa sposoby. Ja wam tu zaraz pokażę jeszcze jedną rzecz. Jak się wejdzie na Kraków, no i na przykład na takie dane lotniska ogólne, to tu gdzieś powinien być. Powinien być ATIS, ale coś mi tutaj. Może tu będzie. Ferry
dobra, nieważne. W każdym razie jest możliwość oczywiście odsłuchiwania TIS-u. Zaraz może tutaj na tej mapce będzie. Gdzieś. Kurde, nie ma. Dobra, słuchajcie, polecimy sobie tak. Po starcie od razu lewy krąg na Kilo, potem na Sierrę i spadamy, słuchajcie, tutaj na tutaj będzie na jezioro i tak dalej. Dobra, nie przedłużając. Póki jeszcze słońce nie zaszło, kołujemy sobie do pasa. No, zobaczcie, chciałem wam specjalnie polecieć tak wieczorem, żeby pokazać wam, jak jest to wszystko, jak ten samolot też wygląda w takim oświetleniu i tak dalej. Zobaczcie, że liczba klatek jest imponująca z racji tego, że wyłączyłem tego wulkana całego. Dłużej się wczytuje, bo to już przetestowałem. Ale oprócz tego, przynajmniej na VR-ze jest szybciej. Tam, tu gdzie teraz będę, tam jest bardzo duże skupienie budynków i gór, więc tam, słuchajcie, byłem wcześniej jeszcze, to na wulkanie, jak miałem włączonego, to tam mi się działy cuda. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej troszeczkę. Niewiele lepiej, może, ale lepiej. No, zobaczcie, Kraków wieczorową porą, pięknie. Jak patrzę w prawo, to są takie lekkie jakby przygryzienia. W lewo natomiast tego nie ma w ogóle. No ale słuchajcie, jest 100 razy lepiej niż było, naprawdę. Jak latacie na VR-ze, wyłączajcie wulkana, bo jest lipa. Dobra, jesteśmy przed punktem oczekiwania. Włączymy sobie hamulec. Pykniemy sobie checklistę. 2200. To jest 100. 2100. Propel. Raz. Dwa. I trzy. Mikstura działa. Trzeba wszystko dobrze posprawdzać po tej kraksie ostatniej. Jest git. No i zajmujemy sobie pas. Słuchajcie, dzisiaj taki lot trochę chciałem wam zrobić taki widokowy. Chociaż ten kaniów wydaje mi się trudny do lądowania, dlatego że tam jest dosyć krótki pas. Jak ściągnąłem tam scenerię, to ten pas się kończy taką ścianą z betonu, więc tak trochę nie fajnie, więc trzeba się będzie jakoś tak streszczać siadając tam. Dobra, zajęliśmy pas. Słuchajcie, włączamy sobie tak transponder, włączamy sobie pompę, włączamy sobie stroby, klapy sobie zrobimy 15. Trymer jest, tu jest, dobra. I pełna moc. Speed alive. 16, 17, rotate. Dobra, trzymamy pas tutaj. Chowamy podwozie. Lekko turbulentnie. Jest dobrze. Znoszenie jest ok. Wznosimy tutaj do 1500. No, zobaczcie, jakie piękne słoneczko. I wchodzimy, słuchajcie, w pierwszy zakręt.
mocno może z tym znoszeniem. Dobra, drugi zakręt. Już jestem trochę za wysoko. Lecimy sobie na kilo. Zmniejszymy trochę moc, bo tam już EGT widać, że trochę za mocno. Trzeba o tym pamiętać, słuchajcie, jak się lata, jak jest cieplej troszeczkę, bo ta temperatura tutaj na początku mocno skacze, trzeba tego pilnować. Dobra, ja już się tak troszeczkę wyżej wzniosłem. Tutaj wysokość CTR-u to jest 2300 maksymalnie. No i dobra, słuchajcie, ja tu już odbijam na... Załóżmy, że dostaliśmy od razu na Sierrę, więc śmigamy na Sierrę. Stawimy sobie 2200 na razie wznoszenie. 200 wznoszenie. Sprawdzamy parametry. Słuchajcie, można sobie lekko tutaj zubożyć miksturę. Wyłączamy, a nie, przełączamy się na te dwa zbiorniki. Wyłączamy landingi, wyłączamy pompę. Sprawdźmy sobie temperaturę jeszcze. 9 stopni. No może pitotki na razie nie będę włączał. Dobrze. No i zobaczymy, słuchajcie, jakie tam będą dalej widoki. Bo tam już się zaczynają nasze góry piękne. Więc... A w górach wiadomo, że jest o wiele fajniej, o wiele fajniejsze to latanie. Bo te widoczki są zawsze piękne. Słuchajcie, no słońce jeszcze nie zaszło. Mam nadzieję, że nie będę tam po nocy lądował, że się jakoś tak uda, wiecie, elegancko. Słuchajcie, tu już dolatuję do tego punktu Sierra. Sobie jeszcze zobaczę, gdzie ja tu jestem. Dobra, tu jestem tu i tu skręcamy teraz tutaj na jezioro. To będzie tutaj, dobra. Wszystko gra. No słuchajcie, ten żar, nie wiem, zainstalowałem go tak na szybko. Jakąś taką pierwszą scenerię i taka była trochę słaba. Druga sceneria jest lepsza, tylko że tam jest strasznie dużo bibliotek. Czegoś tam nie pobrałem jeszcze. I coś tam nie wyszło, ale to akurat nie jest problem, bo największym problemem było to, że po prostu ten teren, który tam się wyrysował, no to jakieś jedne wielkie schody i wodospady. No i nie wiem, co jest przyczyną, bo do tworzenia Orto używałem tych danych wysokościowych, aczkolwiek mesh używałem standardowy z X-Plane'a. Być może to jest przyczyna, jeszcze będę musiał to sprawdzić. Dlatego, że przydałoby się wylądować na żarze, dlatego, że tam jest dosyć to lotnisko ciekawe. Tam nie ma, słuchajcie, kręgu nadlotniskowego. Ląduje się pod górkę. Na pasy tam są chyba 5 i 8. Chyba zalecany to jest 8. Albo piątka, już nie pamiętam. No i są dwa doloty, słuchajcie, od jeziora, od południa i od północy i od razu zaraz leci się taką doliną i zaraz od razu się skręca i ląduje. No może być to bardzo fajnie, ale nie chciałem po prostu tego robić na siłę, żeby się tu, wiecie, pokazywać wam jakby taką hałę.
lepiej sobie poczekać, zrobić to następnym razem. Chociaż aczkolwiek nie obiecuję, że to będzie kolejny lot, bo chyba, że uda mi się ogarnąć. No jeżeli nie, to będzie to jakiś inny. Na razie tutaj wydało mi się to lotnisko bardzo ciekawe w Kaniowie. Zresztą z tego co wiem, to tu dużo ludzi co lata na X-Plane zawsze gdzieś mówi, że gdzieś stąd pochodzą. Także dobra, jesteśmy, słuchajcie, przed jeziorem. Przed jeziorem, tu jest ta droga, ona odchodzi tutaj. Tak, dobra. No słuchajcie, tutaj w tych rejonach nie byłem, szczerze mówiąc, nigdy, chyba. Przynajmniej tak na tą chwilę nie kojarzę. Sucha Beskidzka, może byłem za dzieciaka gdzieś? No, i tu się zaczynają się te góry. Bardzo ładnie to wygląda. Sceneria się, zobaczcie, że tutaj jest, bardzo ładnie się to wygenerowało. Nie ma tu żadnych takich tych brzydkich, zielonych tekstur. Więc to cieszy na pewno oko. Chociaż słuchajcie, muszę się streszczać, bo tak, tam jest nasze lotnisko. A ja tu robię taką... Zobaczcie, będziemy lecieć sobie tędy, tędy. Tutaj jezioro Żywieckie i tutaj bym normalnie do tych Żar podchodził. Ale ja sobie lecę tutaj, przez Bielsko. I tutaj, słuchajcie, tu będę podchodził na ten Kaniów. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że się do tego czasu, słuchajcie, nie ściemni. Zasuwam jak mogę. No może nie będzie tak tragicznie. Zobaczymy, może być ciekawie. Na razie jest ok. Słuchajcie, tutaj jest sobie nad jeziorem, to się kończy tutaj CTR. Oj, TMA chyba. Krakowa, więc mogę sobie tutaj zwiększyć, a nawet będę musiał. Lecę sobie tutaj, słuchajcie, na 3000 zaraz. Bo tu jest chyba ta granica, już chyba ją przekroczyłem z tego co kojarzę. Na pewno nawet, przypominam sobie. Wznoszenie sobie damy 700. Można sobie, słuchajcie, jeszcze tutaj ten propel zmniejszyć. No i moc. Żeby tutaj nam nie wchodziło na powyżej drugiej kreski. Bardzo ważna rzecz. O, słuchawek zapomniałem włączyć. Jest o wiele lepiej pewnie. No, lekko wznosimy, słuchajcie. Widoczki są, słuchajcie, bardzo ładne jak na razie. Zaczyna się robić trochę mglisto. Może ja sobie zrobię tak, trochę mocy dodam, przyspieszmy trochę. Temperatura jest 7 stopni, więc na razie nie ma się co tutaj wygłupiać. Zaraz przyspieszymy, podejrzewam, że przelotowa to będzie jakieś 160 parę. No i słuchajcie, tutaj teraz sobie zakręcamy. Tu podejrzewam, że jesteśmy teraz nad Krzeszowem. Albo Strzeszowice, coś takiego. A tu jest Krzeszów, tak. Na to by wychodziło. No, słoneczko jeszcze jest, także gonimy. Nie wiem, czy ten lot lepiej by nie wyglądał chwilę wcześniej, jakbym wystartował, ale trochę nie miałem możliwości. Tak trochę na wariata to nagrywam. A nuż się uda, a nuż będzie ładnie. Tak mi się wydaje, że będzie ładnie.
Zobaczymy, zobaczcie, mogę sobie tu zwiększyć sobie teraz oświetlenie kokpitu. Fajnie jest zrobione tutaj, nie powiem. No i lecimy, słuchajcie, tutaj na Kocoń teraz. Tu będzie Kocoń. No, tereny takie, słuchajcie, bardzo ładne. Górzyste. Strasznie zauważyłem, że tutaj jest dużo wygenerowanych domów, jak na takie małe, że tak powiem, mieścinki. Być może dlatego, że to jest może miejsce mocno turystyczne też. A ja tam nie byłem. No. Słuchajcie, sprawdzamy sobie parametry co jakiś czas. Jest ok. Sprawdzimy sobie ten metar. Czy coś tu się zmieniło? Ciśnienie jest 10,18. No i wiatr jest 310,08. Piszemy sobie ten kaniów. Już od razu widać, na jakim pasie będziemy siadać. To będzie pas 3.1, słuchajcie. 3.1. Wiatr jest według tutaj tego metaru krakowskiego niby w linii pasa, ale ja sobie mimo wszystko zrobię chyba jeden krąg. A, i słuchajcie, w Kaniowie obowiązuje jeden krąg północny. O tym trzeba pamiętać. I tam jest wysokość kręgu 1000 stóp. Trzeba też uważać, bo są linie energetyczne blisko, równolegle z pasem. Trzeba uważać, żeby się tam nie zaczepić przypadkiem. No, no zobaczcie, piękny zachód słońca. Wymarzony dzień na latanie. Teraz słuchajcie, już dolatujemy sobie do jeziora. Do jeziora już go widać, Żywieckiego. Tu jest Żywiec. Po lewo tego jeziora przed nami. Żywca to słuchajcie, to znam piwo na pewno. Kto nie zna, nie? Najpopularniejsze piwo w Polsce. No i zobaczcie, jakbym leciał teraz na Żar, to bym musiał tutaj przez ten przesmyk się kierować i tu lądować. To jest tutaj zaraz za tym winklem. Jeszcze nie, za tą następną górą. No i taki był mój plan wcześniej tego lotu, no ale niestety nie wyszło. Tutaj w ogóle, słuchajcie, znajduje się też, zaczyna się też strefa nie taka niebezpieczna. Tu trzeba z wielką uwagą latać, ponieważ tutaj odbywają się loty szybowcowe. Żar jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o to. I tutaj trzeba latać bardzo mocno z uwagą. A właśnie odnośnie szybowców, słuchajcie, spróbowałem sobie ostatnio polatać szybowcem. Tutaj na X-Plane jest taki dołączony. No i na wyciągarce, i na samolocie. No jakieś tam pojęcie mam, bo mniej więcej wiem, o co tam chodzi w tym szybownictwie. Ale nie wiem, czy tu nie ma jakiegoś błędu, bo przy takiej pogodzie, tak jak jest realna nastawiona, to jeszcze nie udało mi się trafić na taki prąd ciepłego powietrza, na taki komin, żeby mnie tam wyrwało w górę. Są takie chwilowe jakieś takie podrygi. Nie wiem, czy to jest błąd, bo wiem, że tam widziałem, że jak się ustawi jakieś takie customowe rzeczy, no to można sobie tam takie prądy jakby wygenerować, termikę taką. A tak ogólnie to nie. O, nie wiem, czy widać, zobaczcie, co się tam dzieje, jakie wodospady wygenerowało. No kaplica. Muszę zobaczyć jeszcze, o co tam chodzi.
Dobra, i słuchajcie, jesteśmy tutaj obecnie, skręciliśmy, tu jesteśmy nad Łygodowice, chyba to się nazywa. Tak, Łygodowice, bo tu jest linia kolejowa, widzimy, a tam akurat, nie wiem czy widzicie, śmiga sobie jakiś skład kolejowy. I tu jest węzeł taki, o, i to jest ten węzeł, czyli jesteśmy tutaj. No, widzicie, jak się pięknie nawiguje na GPS-ie. Ale nie ma się co przejmować. Zaprawdę, powiadam wam, wszyscy piloci latają na Skydimonie. W praktyce. No, i zobaczcie. I teraz będę miał tutaj za chwilkę z prawej bielsko-białą. Zobaczcie, jaka tu jest liczba budynków wygenerowana. I póki co odpukać, na razie nic się nie dzieje. Nic nie klatkuje. A wcześniej, jak latałem na wulkanie tutaj, no to to było miejsce takie naprawdę chyba najbardziej obciążające sprzęt. Bo zobaczcie, nie dość, że są góry, to ilość tych budynków to jest kurde chyba większa niż w Warszawie. Bo tutaj są takie małe, takie pierdołki wszystko. Słuchajcie, mamy 3 minuty do lotniska. Zobaczcie, piękny zachód słońca. Przygotowujemy się już do lądowania. Ja zacznę sobie, słuchajcie, zniżanie. Na razie może na jakieś 1500 stóp. Mamy 3 minuty do lotniska. Zmniejszę sobie już moc. Tutaj, żeby się nie pogubić, bo tutaj zobaczcie, to lotnisko ciężko znaleźć w tym wszystkim, w tym gąszczu, bo ono jest jakby w środku. Słuchajcie, zmniejszę sobie już moc. Włączymy sobie światło, żeby nas ktoś tu widział, bo jest wieczór. Możemy sobie teraz włączyć jeszcze pompę. Temperatura jest ok, także pitotki na razie nie włączam. O, tu zobaczcie, jakiś komin jest z lewej. O, i zobaczcie teraz tak. Jestem dokładnie tutaj. Tu jest ta linia kolejowa. I jestem tutaj. Teraz sobie tutaj zaraz zrobimy sobie. Aha, bo tu jest, słuchajcie, tylko krąg północny. Więc muszę sobie przelecieć nad lotniskiem i polecieć w prawo. O, i tak zrobimy. Zobaczcie, jak to ładnie widać wszystko, naprawdę. Bardzo fajnie, że poleciałem o tej godzinie, bo widoczki są naprawdę zacne. Jest pięknie, co tu dużo ukrywać. Zobaczcie, ja sobie teraz lecę tutaj nad tymi zbiornikami wodnymi. Tu jest jakaś rzeka i to się zgadza. No i zobaczcie, piękny zachód słońca, no dla takich widoków, kurde. Co ja tu porównuję? Zresztą kiedyś, jak będę latał prawdziwym samolotem, to będzie, to dopiero będzie. Na razie jeszcze, słuchajcie, robię co mogę na symulatorze, żeby się jak najwięcej szkolić w tym temacie, jak najwięcej czytam i tak dalej, więc. Przyjdzie taki moment, że być może przelecę tutaj prawdziwym. Aczkolwiek czasami mam wrażenie, że jeszcze długa droga przede mną, ale tak jak patrzę na siebie z roku na rok, no to tych umiejętności mam coraz więcej.
Dobra, słuchajcie, ja już wyłączam autopilota, bo tu już widzimy lotnisko i tu musimy zjechać, słuchajcie, do Tysiaka. Tu sobie już lekko klapy wypuszczę. Zobaczcie, jaki ten pas jest krótki. Nie ma lipy. Dobra, jestem na 1000. Rękaw, gdzie jest rękaw, słuchajcie? Rękawie, gdzie jesteś? Ten rękaw przegapiłem. Drugi rękaw powinien być gdzieś na końcu. Tutaj mroga. Jest, dokładnie tak jak leci jak w mordę. Słuchajcie, tu jest ta linia energetyczna, więc ja ją tu sobie muszę minąć. No, zobaczcie, jak tu jest niebezpiecznie przez tą linię. Zwiększę sobie klapy, kurde, trochę. No. Słuchajcie, mam wrażenie, że to jest trudne lotnisko, bo tak widzę, że ten pas jest cholernie krótki. Sobie wybrałem, kurde, nie? Dobra, wypuszczę już podwozie. Muszę sobie rękę tak jakoś inaczej na tej przepustnicy trzymać, żeby... Wydaje mi się, że to ja złożyłem to podwozie ostatnio, gdzieś przez przypadek dotknąłem. Walniemy sobie, słuchajcie, klapy full. Nie ukrywam, że trochę jestem zesrany przed tym lotniskiem. Ten pas jest naprawdę krótki, słuchajcie. Dobra, raz się żyje, jak to mówią, nie? Słuchajcie, jeszcze walnę tutaj, schowam, żeby mi to nie przeszkadzało, nie rozpraszało. Bo mam wrażenie, że tutaj naprawdę trzeba z uwagą. No, trzymam 80 prędkość. Jeszcze zmniejszam. Muszę tu lecieć, mam wrażenie, na takim przeciągnięciu prawie. Czy ja tu wszystko włączyłem? Jeszcze tak. Tego jeszcze nie włączyłem. No. I zobaczcie, że... No powiem wam, że... Drzewo nie zaczepię. Dobra. No, jest no styk. O, jeszcze tutaj o lampy, żeby mnie przypierdzielił. Dobra. Ściągam moc. Wyrównujemy. I hamulce. Udało się. Słuchajcie, powiem wam, że lotnisko jest trudne. Wiatr był na szczęście w linii pasa, w osi pasa. Więc jakby nie było tutaj jakoś tak mocno pod górkę, ale i tak nie było łatwo. Dograłem tą scenerię, słuchajcie, wydaje mi się, że jest całkiem ładna, naprawdę. Słyszałem, że tutaj ten pas podobno wydłużają, czy mieli wydłużać jakoś tak. No, słuchajcie, ja tu po trawie sobie zjadę, bo tutaj jest, o, tutaj jest miejsce, słuchajcie, idealne do zaparkowania. Się zatrzymam. Słuchajcie, wyłączymy sobie tak stroby, bo nie wyłączyłem landingi, pompy. Słuchajcie, lotnisko było takie krótkie, że ja tu nawet
nie zjeżdżałem tu w żadną drogę, bo wiem, że tu są te miejsca postoją. Dobra, wyłączmy jeszcze awionikę. I gasimy go. Słuchajcie, udało się. Wylądowałem. Checklisty dzisiaj specjalnie nie używałem. Czego się tak nie powinno robić, ale... Słuchajcie, no mam nadzieję, że ten lot był w miarę ciekawy dla was, taki trochę inny, inną porą. No i to lotnisko mi się wydaje, że bardzo ciekawe, naprawdę takie dosyć trudne, bym powiedział. Dobra, dzięki, że oglądacie. Słuchajcie, jak się podoba, to łapki tam w górę i lecimy dalej. To do następnego. Hej.